Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niedługo będzie uroczystość zesłania Ducha Świętego i Pan Jezus przypomina, że modli się dla nas, swoich uczniów, o innego parakleta. Co to znaczy słowo paraklet? Właśnie jest to słowo greckie wieloznaczne, dlatego też w tym rodzaju tłumaczenia tłumacz nie zdecydował się na wybór konkretnego słowa polskiego. Bo nieraz tłumaczy się pocieszyciel, nieraz obrońca. To jest ktoś, kto staje po naszej stronie i pokazuje rzeczywistość taka, jaką ona jest, czyli prawdę. Jest duchem prawdy, nie jest duchem marzeń, nie jest duchem fikcji, nie jest duchem komplementów, które sobie wymyślamy po to, żeby nam się dobrze jakoś czuło, żeby był komfort. Duch prawdy wyzwala. Duch prawdy przychodzi najpierw z poczuciem, że są rzeczy, które trzeba odrzucić, aby pójść do nieba. Ale też paraklet to ten, który staje w naszej obronie, kiedy jesteśmy przez ducha oskarżyciela, przez szatana atakowani i nas oskarża. On przychodzi z mocą, abyśmy mogli przyjąć przebaczenie. W każdym sakramencie pokuty jest udzielany Duch Święty. Zauważmy, że Pan Jezus sakrament pokuty, pojednania, spowiedzi ustanowił w dniu zmartwychwstania poprzez taki gest, tchnął na nich Ducha Świętego. Przyjmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A więc przede wszystkim, kiedy chcemy napełniać się Duchem Świętym, to warto sobie uświadomić, że jest to miejsce przyjmowania Ducha w sakramencie pokuty. Niektórzy nazywają sakrament pokuty duchowym oddychaniem, że ja wyrzucam z siebie grzechy, ale też przyjmuję, jak w oddychaniu, świeży powiew życiodajnego tlenu, który daje życie, życie duchowe. Również Duch Święty pozwala poznać prawdę objawioną, prawdę zawartą w słowach Ewangelii. I Duch Święty jest tym, który już od momentu przyjęcia chrztu nas prowadzi. Zauważmy, że w pierwszym czytaniu diakon Filip przyszedł i w Samarii głosił Chrystusa Zmartwychwstałego i objawiał Jego moc. Mocą Ducha Świętego wyrzucał złe duchy, paraliżowani stawali, chodzili
i była wielka radość w tym mieście. I przyjmowali chrzest. To byli ludzie, którzy na chrzcie już otrzymali pierwsze dary Ducha Świętego. Ale jeszcze potrzebowali bierzmowania. Diakon nie mógł udzielić bierzmowania, bo nie miał sukcesji. Nie otrzymał od apostołów takiej właśnie władzy, jaką otrzymywali apostołowie od Pana Jezusa. Apostołowie otrzymali właśnie w dniu zmartwychwstania władzę odpuszczania grzechów, również nakładania na swoich następców. Później będą to biskupi. I dlatego też najczęściej biskupi, chyba że są wydelegowani kapłani, ale nie diakoni, nie udzielają sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania jest udzielany po to, żeby umocnić mocą Ducha Świętego do składania świadectwa. I w drugim czytaniu słyszymy, że święty Piotr w swoim pierwszym liście przypomina, że najpierw trzeba mieć w sercach Jezusa Chrystusa jako Pana, jako świętego i być zawsze gotowym do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest. Jest to greckie słowo dotyczące słowa obrony, apologestchai. Apologestchai, od tego pochodzi słowo apologeta, czyli obrońca. Pierwsze wieki chrześcijaństwa to są święci apologeci, którzy zawsze bronili tej nadziei, która w nich jest. I taką cechą charakterystyczną działania Ducha Świętego jest odwaga. Jest moc do przyznawania się do Chrystusa, do obrony nawet wtedy, kiedy grozi nam atak ze strony niewierzących czy ze strony tych, którzy nie chcą słyszeć o Chrystusie. My możemy wtedy dawać świadectwo z mocą Ducha Świętego, dlaczego wierzymy, dlaczego jesteśmy napełnieni przeświadczeniem, że mamy nadzieję, że kiedy umrzemy, będziemy jeszcze bardziej szczęśliwi niż tu na ziemi. Był taki satyryk, tak jak kiedyś, 2000 lat temu prawie, tak i dzisiaj wielu satyryków śmieje się z wiary katolickiej. I był też taki satyryk, nazywał się Lucjan z Samosaty, który napisał taki utwór satyryczny o pielgrzymie, peregrinie, który ten właśnie oszust oszukał. Bo może tak być, że ludzie wierzący dają się oszukać, dają się jakoś tak podejść, bo są prawdomówni, prostolinijni, nie podejrzewają drugiego człowieka o jakiś rodzaj spisku czy jakiś rodzaj nieuczciwości. No i tam właśnie ten Lucjan Samosaty śmieje się z tych chrześcijan. Jacy oni są naiwni, oni bez żadnej gwarancji myślą, że będą żyć wiecznie. Jakiś ten Chrystus ukrzyżowany im dał taką nadzieję, że wszyscy są braćmi, wszyscy będą później z nich jeszcze po śmierci żyć. Oni bardziej sobie cenią tamto życie, którym nic nie można powiedzieć tu na ziemi, niż to. I oni pierwsi startują do pomocy. Pierwsi startują do pomocy. Coś okropnego. Zamiast myśleć o sobie, to jeszcze robią składki, pomagają. Jak tego oszusta zamknęli w więzieniu, bo inni się zdenerwowali na te jego oszustwa, to oni złożyli składkę i jeszcze go wyciągnęli z tego więzienia, żeby mógł się jeszcze raz mieć okazję zmiany swojego życia. Jest inna logika tego świata, inna logika Ducha Świętego. Pan Jezus nie przyszedł po to na ten świat, żeby ludzi potępić, ale żeby ratować. I każdy, kto należy do Chrystusa, nie patrzy na drugiego człowieka jak na wilka, jak na zagrożenie, tylko jako kogoś, kto może stać się przyjacielem. Czy patrzymy na przykład Putina, jak na kogoś, kto może stać się przyjacielem? Wszyscy jesteśmy nastawiani przeciwko takiemu człowiekowi. No, źle postępuje, wywołał wojnę, ale trzeba się jeszcze bardziej modlić, żeby się nawrócił. I trzeba patrzeć oczyma Ducha Prawdy. Nie wolno dać się zmanipulować tak, żeby wejść w ducha nienawiści. Święty Jan Paweł II,
kiedy wyzdrowiał po zamachu, szedł od razu do Ali Achczy, żeby z nim porozmawiać, żeby go ratować, żeby on też miał okazję usłyszeć coś o Chrystusie i o Maryi, która objawiała się w Fatimie. Jest tylko taka jedna miejscowość na świecie, a Fatima to była córka Mahometa. Fatima to imię córki Mahometa i był bardzo zdziwiony, że akurat właśnie w tym dniu, kiedy dokonywał zamachu, była rocznica objawień w Fatimie właśnie. I kiedy patrzymy na naszych, można by ich nazwać prorokami naszych czasów, tu mam w witrażu również prymasa Wyszyńskiego, on wielokrotnie, kiedy był w więzieniu i kiedy nie mógł pisać listów do, znaczy pisał listy do swojego ojca, ale te listy były ocenzurowane, ojciec umierał i też listy umierającego ojca były pocięte na kawałki, nie wszystko co napisał przyszło, to on klęczał przed Chrystusem w Najświętszym Sakramencie i modlił się: Panie Jezu, nie dopuść, żebym kiedykolwiek nauczył się nienawidzieć. Nie dopuść. Kiedy umarł Bierut, odprawił za niego mszę świętą. Odprawiał mszę świętą za Bieruta. Modlił się o jego zbawienie. To jest inna mentalność. Nie, warto sobie tak zadać pytanie, czy ja żyję mentalnością ducha prawdy, czy ducha nienawiści, ducha złego, mentalnością demonów. Czy demony wierzą? Czy są wierzące? Tak, demony wierzą w Boga. Demony nawet drżą przed Bogiem. Kiedy widzą władzę i moc, to nawet padają, krzyczą, uznają swoją mniejszość, że są małe stworzenia, a jednocześnie są nieposłuszne, pełne nienawiści, bluzgów, złości. Tam, gdzie przyjmujemy postawę właśnie takiego przeklinania, złoszczenia się, bluźnierstw, takim sztandarowym stają się przykładem te czarne marsze, gdzie ludzie szli cały czas wulgarne słowa przeklinania, rzucali jakby obelgi, ściągali wojnę na tę ziemię błogosławioną przez świętych, przemodloną. Trzeba było tę ziemię przeklnąć. I dzisiaj ważne jest, żeby odpowiedzieć na wezwanie Maryi z Fatimy, żeby to przekleństwo pokonać błogosławieństwem. Przez modlitwy i błogosławić nieprzyjaciół. Duch prawdy to jest duch, który odróżnia człowieka od jego złego postępowania. My nikogo nie chcemy potępić, ale też nie możemy nie mówić, że ten człowiek przez złe postępowanie naraża się na wieczne potępienie. Wielkim złem i uczynkiem niemiłosiernym co do duszy jest widzieć, że ktoś żyje w grzechu śmiertelnym i idzie do piekła i nic mu o tym nie powiedzieć, bo jeszcze się pogniewa, bo jeszcze się zdenerwuje, bo jeszcze nie wiem co. Ponieważ tak jest, że ludzie już są na łożu śmierci, nie spowiadali się wiele lat i później jak jestem czasem wzywany do chorych, to pytam się, dlaczego kiedy ta osoba była przytomna, zostałem wezwany. A dlatego, żeby nie denerwować. No i tak człowiek może być bez zdenerwowania, pójść sobie do piekła, niepojednany z Bogiem. Więc ważne jest, żeby mieć uczynek miłosierny co do duszy, żeby tej osobie pomóc w pojednaniu się z Bogiem. Warto też prosić o ducha prawdy, bo sami możemy żyć w jakimś zakłamaniu. Duch prawdy to jest duch, który, jak to święty Ignacy Loyola zauważył, kiedy przychodzi do swojej własności, przychodzi z pokojem, z poczuciem sensu. Jest takie poczucie szczęścia wręcz. Napełniony człowiek Duchem Świętym to nawet w dniu, przepraszam, pięćdziesiątnicy z zewnątrz ludzie przechodzący myśleli, że oni są pijani. Święty Piotr mówi, nie jesteśmy pijani, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Natomiast kiedy Duch Święty przychodzi do osoby, która jest daleko od Boga, przychodzi z niepokojem. Słowo Boże wywołuje niepokój serca.
Nawet jest napisane, że kiedy święty Jan Chrzciciel przemawiał do Heroda, że nie możesz mieć żony swojego brata, to chętnie go słuchał i odczuwał niepokój, bo duch prawdy działał w jego sercu. To nie spowodowało, że on się nawrócił, wręcz przeciwnie, ucięli później głowę Janowi Chrzcicielowi za to, że głosił prawdę, działał pod wpływem ducha prawdy, ale to pokazywało, że gdzieś tam jeszcze są jakieś miejsca, gdzie Duch Święty może działać. Czasem tak jest, że jak działa zły Duch Święty w sytuacji, gdy człowiek jest poddany złemu duchowi, następuje kolizja mocy. I wtedy człowiek poddany złemu duchowi jeszcze bardziej zaczyna być agresywny. Tego przykładem są egzorcyzmy, gdzie ludzie pod wpływem złego ducha, kiedy Duch Święty wstępuje, oni krzyczą wręcz, zły duch cierpi, nie znosi świętości, nie znosi obecności Boga. To wtedy jest taki rodzaj zakrzyczania, jakby, żeby modlitwy nie było słychać. Mamy w Kościele wielką moc, tę moc Ducha Świętego. Święty Jan Paweł II, kiedy w dniu zesłania Ducha Świętego spotkał się z młodzieżą akademicką przy Kościele Świętej Anny w Warszawie, to powiedział, przypominając też własne swoje życie, że jego rodzony ojciec, jak zauważył, że mu trochę nie idzie w szkole, to dał mu do ręki książeczkę do nabożeństwa i palcem mu pokazał, żeby się modlił o dary Ducha Świętego. I ten młody chłopak, Karol, od tego momentu nie rozstawał się z tą modlitwą. Codziennie ją odmawiał. I prosił właśnie młodzież akademicką, która nazywa Jana Pawła II swoim ojcem, żeby też zaczęła się modlić o dary Ducha Świętego. Warto sobie tak zadać pytanie, czy ja codziennie modlę się o Ducha Świętego, o Jego dary? Czy mam jakąś relację z Duchem Świętym, Duchem Prawdy? Czy ja proszę, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty pokaż mi, co jest zgodne z wolą Bożą? Co mam przyjąć od Ciebie, a co odrzucić, co nie pochodzi od Ciebie, co jest pokusą złego ducha? Na przykład, kiedy małżonkowie się modlą o Ducha Świętego, to jest wielka modlitwa pełna mocy, bo Duch jest też duchem miłości. Narzeczeni też dobrze, jeżeli się modlą przed swoim ślubem właśnie o Ducha Świętego. Na samym ślubie jest też taki moment przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa. Wtedy przyzywa się Ducha Świętego tym pięknym hymnem: o Stworzycielu Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. I prosimy o łaskę, ześlij swoją łaskę. I na tych nowożeńców też prosimy, aby Duch Święty ich łączył. Duch Święty jest duchem jedności. Duch Święty tworzy jedną rodzinę, stajemy się dziećmi bożymi, ale duch nazywany diabłem, diabolos, to ten, który dzieli. I można zobaczyć wiele działania tego podziału, podziału w naszym narodzie, w rodzinach, w małżeństwach, ile jest rozwodów, ile jest podziałów. Nawet wśród uczniów w szkole jest dużo takiej niechęci wzajemnej wśród uczniów, jedni drugim, przeciwko sobie, zamiast sobie pomagać, uśmiechać się, być razem. To wszystko jest znak działania złego ducha. Zły duch jest zapraszany jak złodziej. Nie trzeba go wcale zapraszać. Wystarczy, że się nie pilnuje nasz swojego serca. Wystarczy nie dbać o swoje serce, nie prześwietlać go duchem prawdy. On przyjdzie jak złodziej, zobaczy otwartą jakąś furtkę i myk, już jest. I takimi furtkami mogą być różne formy wchodzenia w kłamstwo. Jakiś świat wirtualny, świat, dajmy na to, jakby ciągle żyć gdzieś tam w grach komputerowych, w jakimś okultyzmie, jakiejś magii, czarach, jakieś przywoływanie sił, mocy, jakiegoś zaklinania. Mam koszmary, to sobie wezmę, założę jakieś łapacze snów, albo na przykład założę sobie jakiś pierścień Atlantów, albo jakieś amulety, talizmany. To wszystko są takie miejsca, gdzie niechcący można zaprosić złego ducha.
I wtedy duch prawdy jest niedopuszczany. Człowiek zaczyna być zakłamywany. Często ludzie chorzy na przykład chętnie korzystają z jakichś mocy, wcale nienaturalnych, tylko jakichś dziwnych. I to są moce okultystyczne. Czyli jakoś nakłada się na to, co ten człowiek robi, działanie złego ducha. Kiedyś był w Polsce taki, nawet przyjmowany w kościołach, pan Harris. Jego tłumaczka, pani Maria Pińkowska, mówiła, że bardzo chciała ludziom pomagać i chętnie go tłumaczyła, ale kiedy się zapytał, czy chciałabyś zobaczyć Pana Jezusa, ona powiedziała, tak, no chciałabym zobaczyć Pana Jezusa, no bardzo Go kocham. To ja mogę sprawić, że Ty zobaczysz, tylko usiądź na krześle, ja położę na Ciebie ręce. No oczywiście usiadła na krześle, położył na nią ręce i ona wtedy, to była osoba bardzo głęboko wierząca, podląca się, dostała takie natchnienie. Duch Święty, Duch Prawdy dał jej takie poznanie, że Pan Jezus nigdy nie może być wywoływany. Pan Jezus przychodzi niespodziewanie, kiedy sam chce. I zaczęła się wtedy w duszy modlić, aby Pan Jezus, jeżeli będzie chciał, żeby przyszedł, jeżeli nie, to żeby nie przychodził. Mówi, Panie Jezu, ja chcę się widzieć w niebie. Jeżeli nie chcesz mi się teraz ukazywać, to ja nie chcę. Ja chcę Cię widzieć w niebie. I w pewnym momencie ten pan Harris powiedział, czuję jakąś barierę, nie mogę się przebić. Tak, jeżeli żyjemy w łasce uświęcającej, jeżeli jesteśmy ludźmi rozmodlonymi, rozmawiamy z Panem Bogiem i zapraszamy Ducha Prawdy, będziemy chronieni przed demonami. I zachęcam do tego, żeby właśnie codziennie zapraszać Ducha Świętego, szczególnie w tym świętym czasie tego przygotowania do uroczystości zesłania Ducha Świętego.